Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na kotlety z piersi kurczaka w panierce kokosowej. Do ich przygotowania potrzebujemy dwa średnie filety z piersi kurczaka, dwa jajka, jedną łyżkę mleka, pół szklanki mąki pszennej, jedną szklankę wiórków kokosowych, sól, pieprz, no i do smażenia potrzebujemy masło klarowane. W pierwszej kolejności filety dokładnie opłuczemy, osuszymy papierowym ręcznikiem, a następnie przekroimy wzdłuż na dwie części. Mięso delikatnie rozbijemy tłuczkiem. Każdy kawałek opruszymy solą i pieprzem. Do miseczki wbijamy dwa jajka, dolejemy mleko, wszystko razem połączymy, do jednego pojemnika wsypiemy mąkę, do drugiego wiórki kokosowe, mięso w pierwszej kolejności panierujemy w mące, następnie w jajku i w wiórkach kokosowych. Na patelni rozgrzewamy masło klarowane. Na patelni rozgrzewamy masło klarowane i smażymy kurczaka na złoty kolor. I w taki oto szybki, prosty sposób mamy kotlety w panierce kokosowej. Jeśli się przepis podobał, to się bardzo cieszę, zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam, życzę smacznego.